Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Dzięki algorytmom sztuczna inteligencja potrafi analizować dane, komunikować się w sposób zbliżony do naszego, a także pomóc w poruszaniu się. Daje to ogromne możliwości badaczom, którzy sprawdzają, jak sztuczna inteligencja kształtuje świat. O tych wszystkich możliwościach dowiemy się z wielu prelekcji organizowanych w tym tygodniu w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Karolina Komada. Sztuczna inteligencja otacza nas na każdym kroku. Wykorzystywana jest w smartfonach, aparatach fotograficznych i innych nowinkach technologicznych. Przewija się też w wielu rozmowach i właśnie sztuczna inteligencja będzie tematem numer jeden podczas piątego tygodnia w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Wykład to związany jest z zastosowaniem sztucznej inteligencji w aplikacjach mobilnych. Do tego mamy przygotowane warsztaty komputerowe, gdzie będziemy pokazywać, w jaki sposób korzystać, w jaki sposób analizować sobie dane, które mamy, tak żeby można było wykorzystać narzędzia, które już są gotowe, bez takiego większego wgłębiania się w programowanie. Organizatorzy chcą dotrzeć do jak największej grupy osób, zaczynając od dzieci po osoby starsze, które obawiają się sztucznej inteligencji i uznają ją za zagrożenie. Prelegenci będą też obalać inne stereotypy i opowiadać o roli kobiet w rozwoju sztucznej inteligencji. Znajdą się też zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami. Żeby pokazać, jak to wygląda i jak działa ta sztuczna inteligencja, żeby też im pokazać, że być może one w przyszłości będą mogły kreować tą sztuczną inteligencję, a dla rodziców, żeby pokazać już, w czym ta sztuczna inteligencja pomaga i jak mogłaby wspierać ich dzieci, a nawet ich jako rodziców w pewnym rozwoju. Będziemy też mieli zajęcia dla osób głuchych. Będzie to tłumaczone bezpośrednio na polski język migowy w dwie strony, czyli będziemy mogli sobie podyskutować z tymi osobami, też odpowiedzieć, jak to działa i pokazać na końcu narzędzia, które już teraz dzisiaj wspomagają osoby głuche. Tydzień sztucznej inteligencji w Mieście Nauki potrwa do 4 lutego. Wykłady i warsztaty będą odbywać się w 5 miastach, zaczynając od Będzina po Sosnowiec, Katowice, Gliwice czy Rybnik.